3, 2, 1. Cześć. Cześć, z tej strony Maciek, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na trzeci trening z pełnego cyklu treningowego zatytułowanego Jak zacząć ćwiczyć na bieżni elektrycznej. Celem tego treningu, celem tego planu treningowego jest pomóc Wam wypracować nawyk chęci aktywności fizycznej. Jeśli włączyłaś się w tym momencie na kanał, to zachęcam Cię do przesunięcia się do treningu numer 1. Tam już z samym treningiem jest wiele słów wprowadzenia o tym, jak będziemy trenować, jak będziemy ćwiczyć, po co to robimy. Dzisiaj kończymy nasz plan tygodniowy, trzeci trening w tym tygodniu. Ja rekomenduję, żeby to był piątek, będę to powtarzać cały czas. Rekomenduję trenować poniedziałek, środa, piątek. Druga opcja, która jest całkiem spoko, to wtorek, czwartek i sobota, ale oczywiście, gdy nie masz czasu, zrób 3 treningi w ciągu tygodnia. Skreśl 3 krzyżyki w swoim kalendarzu. Taki jest plan. Dzisiaj mamy trzeci trening piątkowy i jest on powtórzeniem treningu z poniedziałku. Nie kombinujemy, nie dokładamy za dużo, utrwalamy nawyk ruchu. A więc przez 3 minuty idziemy, robimy 10 przysiadów, przez 3 minuty idziemy, robimy 10 przysiadów, przez 3 minuty idziemy i to kończy cały trening. Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do treningu rozgrzać się, przygotować swoje ciało poprzez krążenia stawów. To jest marsz, więc też ta rozgrzewka może być spokojna. Dzisiaj pokażę również 2 ćwiczenia rozciągające, które można wykonywać, trochę detali technicznych. W pierwszym tygodniu poruszamy się z prędkością 3,5 km na godzinę i nachyleniem 1 punkt na plus. Więc tak wygląda techniczne ustawienie bieżni. My pracujemy tylko nad tym, żeby mieć radość. Zaczynamy bardzo spokojnie, bardzo nisko. Natomiast zobaczycie, gdzie będziemy i jak fajnie przyprogresujemy w przeciągu tych 4 tygodni. Więc tak wygląda planik. Progresujemy sobie na bazie tygodnia, nie tylko prędkością i nachyleniem, bo te będą wzrastały odpowiednio prędkość o 0,5 km na godzinę i nachylenie o 1 punkt, ale również co tydzień będziemy dokładać sobie jedno ćwiczenie. Zaczynam od przysiadu. Proste plecy, całe stopy na ziemi. Pracujemy w pewnych zakresach, tak? Zatrzymujemy się, schodzimy z bieżni i wykonujemy te 10 powtórzeń. Luźna dyszka, stanę bokiem, hop, hop, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i dycham. Play, start i poszły konie po betonie. W tym tygodniu zrobimy sobie 40 przysiadów i ja zwracam Wam uwagę na takie właśnie małe rzeczy. Tak ciśniemy do przodu. Jesteś bogatsza, bogatszy o 40 przysiadów. O przysiadów, które być może byś nie zrobił. Przy okazji nie zmęczyłeś, nie zmęczyłaś się prawie w ogóle, ale jednak wykonałaś trening. To jest moja droga. Odchodź się od metody ogień na ogień. Zaczynamy z wysokiego C i później jest tylko szybciej, ponieważ ryzyko kontuzji jest bardzo duże. Fakt, że pacjent Ci odejdzie, bo się zniechęci, jest bardzo duży, a ja chcę Was przygotować do tego procesu treningowego. Jeśli ze mną zostaniesz, będziemy robić takie treningi, że będziemy łączyć się z kosmosem. Ale daj sobie 3, 6, 9 miesięcy. Musisz zacząć myśleć o swoim ciele w takich właśnie kategoriach czasowych. Z tygodnia na tydzień niedużo się da zrobić, ale gdy tydzień do tygodnia i chcę Ci pokazać, jak za 4 tygodnie w 12 treningu, ile parametrów zmieni się na plus. Jak sam przed sobą zobaczysz, ile zrobiłeś, jaką jesteś bohaterką, tak? Bo chciało ci się i ruszyłaś tyłek i wytrwałaś. Wytrwałość, ciężka, mądra praca, tak? W tą stronę podążamy, w tą stronę idziemy. Progresywna forma treningu. Ale malutki plastereczek, cieniutki plastereczek, niczym szynki parmeńskie. Patrzcie, ta noga jest taka duża, a składa się, można powiedzieć, możemy pokroić na seteczki plasterków przezroczystych, jak niczym papier przepuszczających światło. I tak chcę, żebyście składali swój fitness. Kroczek po kroczku, pomalutku. Kupić opaski liczące kroki, żeby sprawdzać te parametry. Nie spinamy się. Celem tego treningu nie są ładne pośladki ani duże bicepsy. Jeśli będziecie mieli takie oczekiwania, żeby dowalić nogi, skonstruujemy trening z wykorzystaniem bieżni tak, że będziecie płakać. Ale musicie się do tego przygotować. Wasze ciało, mięśnie, ścięgna, wiązadła, na to wszystko potrzebny jest im czas. Dlatego zaczynam niziutko. Jeśli 3,5 km to dla ciebie za dużo, zmniejsz prędkość. Jeśli 1 stopień nachylenia to za dużo, zacznij może od połówki. Ja akurat mam taką możliwość w mojej bieżni regulować nachylenie co pół stopnia. Więc tutaj tak ciśniemy. O, zagadałem się. Bach. Drugie 10 przysiadów. I ostatnie 3 minutki marszu i 3 treningi za nami. Robię z wami te treningi. Chciałbym wierzyć, że to jest super pomysł, super koncept udostępnienia wam pełnej listy treningowej od A do Z, od początku do końca. Włącz, zrób ze mną i pod prysznic. Nie napinamy się. Mamy czas. Musicie sobie tą wartość gdzieś tam zakodować w głowie, aby osiągnąć sukces, aby wypracować nawyk. Trzeba robić to regularnie i niestety długo, bo niechętnie nasze ciało wchodzi w nowe schematy. Nikt nie lubi być wyrywany z tej homeostazy, gdy jest wszystko super, wszystko fajnie, tak? Dlatego ta progresywna forma trenowania tydzień do tygodnia ma być choć odrobinkę ciężej, a zobaczysz, gdzie będziesz za 53 tygodnie, tyle ma rok. Byśmy pewnie jechali niczym samochód, jakby się nam udawało dodać w ciągu... Ojej, ta matematyka. Nigdy w szkole nie byłem prymasem. No ale to byłoby dużo, nie? Jakby co tydzień dodawać pół kilometra na godzinę. Zaczynając nawet od 1, to po 10, no to byłoby chyba bardzo szybko. Więc dajcie sobie czas. Nie spinamy się. Nie przyspieszamy sami z siebie. Plan jest ułożony, jest przygotowany, jest pełny i spójny. Jest to niezbędne minimum, które należy wykonywać, a zobaczycie, w którym miejscu będziecie za 4 tygodnie. W zasadzie za 3, bo dzisiaj robimy już 3. wspólny trening. Hop, hop, hop. 500 metry zaraz będzie. 30 sekund nam zostało. Kalorie wpadają, wszystko jest bardzo fajnie. A więc pierwszy tydzień treningowy za nami. Zwróćcie uwagę, naprawdę powinno to wyjść gładko, bez większych problemów, tak, żeby był smak, żeby były chęci na kolejny drugi tydzień. Trzeci trening za nami, mamy to. Dzisiaj z Wami się jeszcze nie żegnam. Rozciągniemy sobie troszeczkę mięśnie dwugłowe. Stawiam stopę na bieżni, nachylam się do przodu i trzymam. Gdy ciągnie, to już jest super. Kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. O, w drugim tygodniu zrobimy sobie inne ćwiczonko. Niezbędne minimum. Nie chcę mieszać Wam w głowie. Druga łapka. Dzięki, widzimy się w drugim tygodniu w czwartym treningu.